Kwasy hialuronowe. Czy warto je stosować? Kwasy hialuronowe są stosowane dosyć szeroko w medycynie i są stosowane również w ortopedii. A uważane są za takie, mówiąc w uproszczeniu, smarowanie do stawu, smarowanie do kolana. Pacjenci często pytają, czy powinni to stosować. Jakie są prawdy i mity dotyczące tej substancji? Po pierwsze, to są bardzo dobre substancje. Potrafią pomóc w kolanie, potrafią pomóc w innych stawach, potrafią zmniejszyć dolegliwości bólowe, zmniejszyć tarcie, które jest w tym łożysku, jakim jest z każdy staw. Potrafią poprawić skład płynu stawowego, że on jest taki bardziej lepki, taki bardziej jak smar właśnie w pracującej maszynie. Czego więc nie potrafią? Kwasy hialuronowe nie sprawią, że gdzieś, gdzie nie ma chrząstki, ta chrząstka odrośnie. Kwasy hialuronowe czasami po, przez pierwsze 2-3 dni po iniekcji dostawowej wręcz mogą zwiększyć dolegliwości bólowe. Nie należy się tym martwić. To nie znaczy, że one nie działają. To po prostu nie jest lek stricte przeciwbólowy. To jest coś, co ma długofalowo pomagać. Kiedy? Kiedy pacjent ma uszkodzenia chrząstki. Kiedy pacjent jest po jakiejś operacji, gdzie chrząstka jest naprawiana, kiedy ktoś chce prewencyjnie mieć podany kwas hialuronowy do stawu, bo na przykład przygotowuje się do maratonu, czy będzie miał duże obciążenia, wtedy dobrze jest o tym pomyśleć. Jak podaje się kwas hialuronowy? No, kwas hialuronowy wstrzykuje się do stawu, któremu chcemy pomóc. A pokażę to na przykładzie kolana, bo z kolanem jest najwięcej problemów. Myjemy skórę płynem dezynfekcyjnym, pacjent leży swobodnie, ważne, aby rozluźnił mięśnie, wtedy można powiedzieć, że jest tam więcej miejsca. Możemy miejscowo znieczulić skórę takim sprejem zamrażającym. Bierzemy cieniocę igłę, podajemy do stawu, a w czasie podawania nie powinno być dolegliwości, bólowych. Jeżeli są, być może gdzieś błona maziowa dotyka do igły, trzeba zmienić ustawienie igły. Ruszamy dwa 3 razy kolanem i gotowe. Plasterek można zdjąć po paru godzinach.